Jesteśmy na budynku Akademii Górniczo-Hutniczej. Dokładnie jest to budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, uczę studentów chemii organicznej, a dodatkowo prowadzę też badania laboratoryjne i zajmuję się polimerowymi prekursorami ceramicznymi. Pewnie niewiele to mówi, no ale tym się zajmuję. Wcześniej pasiekę prowadził mój dziadek i jak dziadek już coraz słabiej się czuł, więc my z babcią zaczęłyśmy pomagać dziadkowi przy pszczołach. Ponieważ nie miałyśmy zbyt wielkiej wiedzy, więc zapisałam się na kurs pszczelarski. Poznałam wtedy bardzo taką fajną ekipę ludzi, którzy bardzo dużo mi pomogli i myślę, że to pszczelarstwo to też dzięki nim, że oni po prostu we mnie wszczepili taką pasję do tych pszczół. No i oczywiście ta wiedza, którą na tym kursie zdobyłam, to też myślę, że wiele tutaj pomogła. I mąż zaczął się też w międzyczasie interesować tymi pszczołami, więc to jest taka nasza pasja. Czerw trutowy. Tu jest zwykły i pierzga. Tutaj od wczesnej wiosny już pojawiają się kwiaty, później jest akacja, później jest lipa, a na jesień jeszcze pojawia się często nawłoć. Dlatego ze względu na tą bogatą bazę pożytkową pomyślałam wtedy o AGH i dokładnie o jakimś dachu. No, na początku było oczywiście duże zdziwienie i nawet dziekan stwierdził, że to szalony pomysł. Ale później na koniec rozmowy stwierdził, że czasami szalone pomysły też się udają, więc i się udało. Tu jest matka. O, jest matka, no. A tu jest jakiś niebieski pyłek. Niebieski pyłek? No. Faktycznie niebieski pyłek. Pszczoły nie są aż tak wymagające, prawda? Codziennie do nich nie trzeba chodzić, nie trzeba im codziennie dawać jeść. To jest praca bardzo sezonowa, a w sezonie dla nas tylko weekendowa, bo pracujemy obydwoje zawodowo. Jest to naprawdę bardzo przyjemne i takie odprężające zajęcie. Także po takim całym dniu pracy tutaj na uczelni, to przyjemnie jest sobie przyjść, popatrzeć, jak one w harmonii tutaj pracują. Jest to na pewno też kontakt z przyrodą, z naturą. Kontakt z firmą Wilson ja mam od bardzo długiego okresu, ponieważ jest to firma bardzo solidna, która produkuje bardzo dobry sprzęt, dobrej jakości przede wszystkim. I pomimo, że kiedyś tam próbowałam kupować z innych firm, to później i tak cały czas wracałam do tej firmy. Więc było to dla mnie miłe zaskoczenie, jak dowiedziałam się, że właśnie firma Wilson chce z nami tutaj współpracować. Firma ta też wspiera pszczelarstwo miejskie. Nawet ule firmy Wilson bardzo dobrze się teraz prezentują. Przedtem też miałam ule firmy Wilson, dziadek praktykował w tych ulach, więc one już były dosyć zniszczone, bo to były wiele lat pszczoły w takich ulach. Pasieka na uczelni pełni funkcję edukacyjną. Myślę, że wiele osób, które wcześniej nie miały kontaktu z pszczołami, teraz może zobaczyć, że to są zupełnie niegroźne stworzenia, są bardzo pożyteczne. I mają wiele misji do spełnienia i tu nie tylko same produkty pszczele, czyli miód głównie, tylko właśnie to zapylanie roślin.